ślad za regulacjami dla aut osobowych Komisja Europejska zaproponowała stopniowe wprowadzanie ostrzejszych norm emisji spalin dla ciężarówek i autobusów. Unijni urzędnicy proponują, aby począwszy od roku 2030 sukcesywnie i radykalnie obniżać dopuszczalne emisje CO2. W porównaniu do norm obowiązujących w 2019 roku emisja CO2 w ciężarówkach i autobusach będzie musiała być niższa aż o 90% w roku 2040. Od 2050 roku na terenie Unii Europejskiej będzie można rejestrować wyłącznie zeroemisyjne nowe auta ciężarowe oraz autobusy. Po ubiegłorocznych spektakularnych wzrostach sprzedaży nowych aut elektrycznych w Norwegii, wyniki za styczeń pokazują olbrzymie spadki. W 2022 roku Norwegowie kupili ponad 138 tysięcy bateryjnych elektryków, co stanowiło około 80% całej sprzedaży nowych aut. Wraz z nowym rokiem zmieniły się również przepisy, co spowodowało drastyczny spadek sprzedaży aut elektrycznych. Niektóre z modeli bateryjnych elektryków zostały obłożone podatkiem VAT. Wprowadzono również opłatę zależną od wagi samochodu. Mercedes przedstawił nowy model sprzedaży bezpośredniej, który ma być sposobem na obniżenie kosztów. Sprzedaż odbywać się będzie poprzez kanały internetowe, a punkty dealerskie służyć będą jedynie do wydawania pojazdów klientom. Taka formuła już od dłuższego czasu działa i sprawdza się m.in. w Szwecji, Republice Południowej Afryki oraz w Wielkiej Brytanii. Teraz sprzedaż bezpośrednia wdrożona zostanie również na rodzimym dla Mercedesa rynku, czyli w Niemczech. Dealerzy zachowają swoje prowizje, ale klienci nie będą mogli już liczyć na upusty i rabaty. Green Cell Hubu to nowa mobilna ładowarka prądu zmiennego o mocy maksymalnej 11 kW, zaprojektowana i wdrożona do produkcji przez polskich inżynierów. Z jednej strony jest pięciostykowa wtyczka do gniazda trójfazowego, która mieści w sobie wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Na drugim końcu 7-metrowego przewodu umieszczono wtyczkę Type 2, a także moduły sterujące, elementy łączności bezprzewodowej oraz wyświetlacz. Hubu kontrolowana może być zdalnie m.in. poprzez sieć telefonii komórkowej oraz dedykowaną aplikację na urządzenia mobilne. W europejskich salonach nie można już składać zamówień na Volkswagena Passata serii B8 do produkcji. Jeszcze w ubiegłym roku niemiecki producent z oferty wycofał sedana, teraz to samo uczynił z wersją kombi. Klienci, którzy chcieliby wciąż kupić takiego Passata, muszą wybierać spośród egzemplarzy dostępnych u dealerów. W 2022 roku Volkswagen sprzedał w Polsce prawie 31 tysięcy samochodów. Około 12%, a więc 3600 sztuk, stanowiły Passaty. Zakończenie sprzedaży serii B8 wiąże się z przygotowaniem nowej generacji, która w salonach pojawi się jesienią bieżącego roku. Zespoły Formuły 1 rozpoczęły przedsezonowe testy na torze Sakir w Bahrajnie. Najbardziej pracowitym kierowcą pierwszego dnia testów okazał się mistrz świata Max Verstappen, który przejechał 157 okrążeń toru. Tegoroczny sezon, liczący 23 rundy, w tym aż 3 w Stanach Zjednoczonych, rozpocznie się w pierwszy weekend marca również w Bahrajnie.